Proszę Państwa, projekt reformy szpitalnictwa przedstawiony w zeszłym tygodniu w Mikołagiach właśnie podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich przez panią minister Izabelę Leszczynę oraz członków zespołu do spraw zmian systemowych w ochronie zdrowia. Zawierał nieco więcej szczegółów, istotnych szczegółów, niż przedstawiona 11 lipca 2024 prezentacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca zmian systemowych i koncepcji tych zmian na lata 2024-2026. Podsumowując, w trakcie spotkania w Mikołajkach, po pierwsze, przedstawiony został kalendarz reformy. Z tego kalendarza wynika, że wszystkie przygotowania, wszystkie akty prawne dotyczące procesu transformacji mają być gotowe do końca maja 2025 roku. W okresie od maja do grudnia 2025 roku szpitale mają zdecydować, czy będą chciały skorzystać z procesu transformacji, przygotować, jeżeli tak, to przygotować programy naprawcze i te programy naprawcze w odpowiedni sposób, o którym później sobie ewentualnie powiemy, jeszcze złożyć i, 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 i uzyskać ich zatwierdzenie i akceptację. Tak naprawdę dopiero od 1, od 1 stycznia 2026 roku mają się rozpocząć procesy same transformacji szpitali. No i tutaj jest oczywiście w tym miejscu rodzi się pytanie takie, jak szpitale, szczególnie jak szpitale powiatowe, które mają ogromne problemy finansowe, przetrwają ten, ten kolejny rok. No z drugiej strony, jeżeli ta reforma ma być przygotowana odpowiednio, no to też tutaj jakby pośpiech nie jest wskazany. Jak, jak szpitale próbują przetrwać w tej chwili i przetrwać prawdopodobnie ten następny rok? No coraz więcej szpitalni korzysta... Z możliwości restrukturyzacji zadłużenia na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Tych postępowań mamy, słyszymy, że coraz więcej się otwiera. No jest, to, jest to postępowanie, które może przywrócić płynność finansową szpitali, a także mówiąc kolokwialnie, kupić czas przez szpitale do momentu, jak te, te zmiany transformacyjne przejdą. Dyskutowano również w Mikołajkach o sieci oddziałów położniczych. Jest to bardzo gorący temat, i ten gorący temat był poruszany na spotkaniu Związku Powiatów Polskich. I z tego, co przekazało Ministerstwo Zdrowia, a także Pan Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, nie jest przesądzone, że w sieci znajdą się tylko te oddziały, które odebrały powyżej 400 porodów rocznie. Znaczy nie jest ustalona ta granica. Te 400 porodów padło w wcześniejszych jakichś informacjach, natomiast możliwe, że to się jeszcze zmieni. No i drugi ważny element przy budowie sieci oddziałów położniczych, brany będzie pod uwagę również czynnik związany z lokalną dostępnością do porodówek, w tym yy, odległość oraz czas dojazdu do najbliższej prodówki, i ten czas dojazdu oczywiście on by, może być różny wynika z lokalnej infrastruktury yy, drogowej. Yy. Szpitale, które zakwalifikują się do sieci na podstawie tego kryterium, właśnie odległości i czasu dojazdu, będą mogły liczyć na dodatkowe środki z nfz czy to w formie ryczałtu, czy też w formie wyższych wycen procedur, które będą realizowane. No bo z góry zakładamy, że same przy tej ilości produktów nie będą się bilansować. Tutaj należałoby jeszcze wspomnieć taką ciekawą rzecz, że, która pojawiła się również na spotkaniu w Mikołajkach, że niekoniecznie oddziały położnicze, które realizują więcej niż 400 porodów w Mikołajkach był przykład przedstawiony przykład przez dyrektorkę szpitala szpitala który realizuje powyżej 600 porodów my również mieliśmy ostatnio w swoich analizach oddział położniczo ginekologiczny który realizuje w szpitalu powiatowym który realizuje powyżej 600 porodów i oba te oddziały mimo tak Dużych duży w stosunku do tych 400, które miały być wymagane, liczby porodów, nie bilansowały się, a wręcz generowały straty na poziomie 4,5 miliona złotych. Więc y, y, tutaj się rodzi pytanie, czy ta tylko liczba realizowanych porodów y, y, pomoże oddziałom położniczo-ginekologicznym na zbilansowaniu się, czy konieczna byłaby również y, weryfikacja wycen procedur realizowanych przez y, te oddziały. Po raz kolejny podkreślono możliwość konsolidacji z nie tylko dwóch samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnych czy większej liczby, bo to niekoniecznie muszą dwa być konsolidowane, mogą być trzy, trzech z trzech powiatów SPZOZ konsolidowane, ale również co jest nowością i co było zaskoczeniem, będą mogły się konsolidować spółki szpitalne czy spółka szpitalna z SPZOZami. Czyli tutaj nie będzie tylko możliwość tej konsolidacji pomiędzy spzozami, ale będzie możliwość również konsolidacji poprzez Konsolidację SPZO-ów ze, ze spółkami. No, bardzo ciekawym tutaj też informacją przekazaną był fakt, że w ustawie o działalności leczniczej pojawią się zapisy, które umożliwią powrót, czyli przekształcenie szpitalnej spółki działającej właśnie jako spółka kapitałowa w SPZO. No to, jest, to, to jest całkowita nowość i coś, co, 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 o czym do tej mówiono w Mikołajkach. Też poruszono temat tworzenia w ramach struktur szpitalnych, powiatowych centrów zdrowia. Te powiatowe centra, centra zdrowia mają być, działać obok szpitali czy w strukturze szpitali i w przypadku likwidacji np. oddziałów chirurgicznego i pediatrycznego mają świadczyć 12-godzinne lub 24-godzinne usługi z tych zakresów. Czyli byśmy mieli takie. Ambulatoria, które 12 albo 24 godziny, to już w zależności od potrzeb, świadczą usługi takiej pomocy doraźnej z zakresu chirurgii i pediatrii. Potwierdzono, że utworzone zostaną stanowiska Krajowego Koordynatora Transformacji Systemu Ochrony Zdrowia, którym będzie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji prawdopodobnie osoba wyznaczona przez prezesa Outmitt, oraz wojewódzkich koordynatorów transformacji. Którzy mają nadzorować, ale również wspierać między innymi negocjacje pomiędzy powiatami, pomiędzy szpitalami związane z konsolidacją szpitali. Szczegółowo omówiono, jak wcześniej wspomniałem, kwestię związaną z programami naprawczymi szpitali, które zdecydują się na wejście w proces transformacji. Przede wszystkim te programy naprawcze zostaną ustandaryzowane. Będą one opiniowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz przez wojewodów. Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie ewentualnie nowych obszarów działalności, które znajdą się w planach restrukturyzacyjnych, programach restrukturyzacyjnych, ale również weryfikacji tej części przychodowej szpitala. Po zatwierdzeniu przez podmioty tworzące albo właścicieli w przypadku spółki przekazane one zostaną do OutMitu, do krajowego lidera transformacji, który będzie akceptował te programy i po akceptacji Agencji Oceny Technologii i Medycznej i Taryfikacji szpital będzie mógł rozpocząć proces transformacji. Bardzo istotną i oczekiwaną przez uczestników nie tylko prawdopodobnie tego spotkania, ale, ale wszystkich zainteresowanych była informacja, że nie tylko SPZOzy będą mogły skorzystać z, w ramach długoterminowego pakietu wsparcia procesu transformacji z mechanizmu warunkowego odłużenia. Jak pamiętamy, była informacja, że zobowiązania posiadane przez SPZOzy będą mogły być zamienione na kredyt. Długoterminowy, nisko preferencyjnie oprocentowany kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. Natomiast ten, miało to dotyczyć tylko samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W tej chwili mamy informację, że również spółki czy szpitale działające w strukturze czy w trybie spółki kapitałowej będą mogły skorzystać z tego narzędzia, co jest niezmiernie istotne. No bo wiele szpitali zostało przekształconych w ostatnich latach w spółki kapitałowe. Tutaj należy wspomnieć o tym, że kredyt ten będzie musiał być zabezpieczony przez podmiot tworzący, poręczony pod, przez podmiot tworzący. Będzie on mógł być umorzony. W wysokości 10% w skali roku przez 10 lat, czyli mógłby, może być całkowicie umorzony w, w okresie 10 lat, jednak pod warunkiem, że szpital będzie realizował program naprawczy i będzie się bilansował. Ten proces, czyli proces tego, czy szpital realizuje program naprawczy i gdzie się bilansuje, będzie nadzorowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. W sytuacji, w której szpital utraciłby bilansowanie i nie miałby możliwości spłaty kredytu, kredyt ten przestanie być umarzany natychmiast i stanie się kredytem podmiotu tworzącego. I w tym miejscu należałoby się zastanowić, czy, czy ta dobrowolność przystąpienia do procesu transformacji to jest właściwa decyzja. Ona jest rozumiana z punktu widzenia politycznego, że, że rząd nie chciałby narzucać samorządom decyzji co do zmiany, do przeprofilowania, przekształcenia, a jedynie chciałby udostępnić im środki czy, czy udostępnić im możliwości wsparcia tego procesu reformy. Ale jest tutaj również drugie niebezpieczeństwo, takie, czy samorządy, czy jeżeli nie wszystkie szpitale. Zakładając, że nie wszystkie szpitale, a nawet może mniejszość, mniejsza liczba szpitali niż na rynku zdecyduje się na proces transformacji, czy, czy rzeczywiście odniesiemy sukces? Czy szpitale zaczną się bilansować? Czy szpitale będą mogły poradzić sobie z, ze spłatą kredytów? Święty Rybnik, że nie, że to, tutaj możemy napotkać problem, bo jeżeli nie wszystkie szpitale wejdą w proces transformacji. To tak naprawdę niewiele zmieni się na rynku, i, i szpitale w dalszym ciągu nie będą się bilansowały, co może oznaczać kłopoty dla samorządów, kłopoty w postaci przejęcia, konieczności przejęcia kredytów, które otrzymują szpitala. I to naprawdę były te podstawowe rzeczy, te, te naj, najistotniejsze rzeczy, które były poruszane na spotkaniu w Mikołajkach. Generalnie podsumowując tę pierwszą prezentację, przekazane pierwsze informacje odnośnie procesu transformacji oraz, oraz to, co, co było przekazane na ostatnim w zeszłym tygodniu w Mikołajkach, należy stwierdzić, że jest to bardzo ciekawy projekt na pewno. Projekt, który w przypadku wejścia w życie procesów Pozostałych, które były w nim opisane, czyli deregulacji i odwróconej piramidy świadczeń, mógłby zakończyć się powodzeniem, ale mógłby się zakończyć powodzeniem tylko i wyłącznie, jeżeli, jeżeli naszym zdaniem, jeżeli byłby to proces, który byłby był obowiązkowy, czyli gdyby szpitale były, musiały wpisać się w mapy zabezpieczenia szpitalnego. I gdyby rzeczywiście powstał na, na, w regionie, w którym działają na trzy szpitale powiatowe, czyli na, na obszarze trzech, trzech powiatów, powstałby jeden taki szpital regionalny, który realizowałby wszystkie, realizowałby świadczenia zachowawcze, zabiegowe, ale również właśnie te funkcje zabiegowe byłyby wyłącznie w tych szpitalach regionalnych, to a pozostałe szpitale działałyby. Na zasadzie takich szpitali pierwszego kontaktu z oddziałami wewnętrznymi, ewentualnie oddziałem opieki długoterminowej, który jest bardzo promowany w procesie transformacji, posiadałyby na przykład Centrum, Powiatowe Centrum Zdrowia i ambulatorium z zakresu chirurgii ogólnej i pediatrii, pełną ofertę specjalistyki oraz pewną ofertę specjalistyki oraz diagnostyki, to tego typu, tak, tego typu konstrukcja na pewno by przyniosła oczekiwane efekt, efekty i pozwoliłaby, pozwoliłaby na, na zbilansowanie, bilansowanie się w przyszłości szpitali i, i z sukcesem zakończyłoby się proces transformacji. Tego, czego nam jeszcze brakowało w, w, w tych materiałach, które zostały przedstawione, to jeszcze jednego istotnego elementu procesu transformacji, czyli zasad finansowania ochrony zdrowia. Ponieważ ten poziom finansowania, który mam, z którym mamy do czynienia w dniu dzisiejszym, on jest zbyt niski, jak porównamy się do krajów zachodnich. Tam to jest około... 9% PKB, jakbyśmy mieli średnią wziąć z krajów, w ta, gdzie ochrona zdrowia funkcjonuje w sposób prawidłowy. Ale nie tylko sam poziom finansowania, ale struktura wydatków, ona musi być zgodna z odwróconą piramidą świadczeń, czyli więcej środków musimy przeznaczyć na profilaktykę, na podstawową opiekę zdrowotną i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. A wszystko to ma służyć zbilansowaniu wartości koszyka świadczeń gwarantowanych z wysoko, wysokością posiadanych środków. I ewentualne jakieś redukcja zawartości koszyka mogłaby być rekompensowana wdrożeniem komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych. Ważna też jest kolejność wdrażania. To ochrona zdrowia to są takie puzzle. One muszą do siebie pasować i wtedy to wszystko może działać prawidłowo i też ważna są właśnie kolejność wdrażania tych procesów. Oczywiście powinniśmy mieć ten proces deregulacji, drugi proces to jest finansowanie, odwrócenie piramidy. Świadczeń i dopiero transformacja obszaru szpitalnego. Sama transformacja obszaru szpitalnego albo na początku transformacja i reforma obszaru szpitalnego nie pozwoli na odniesienie sukcesu w przypadku reformy. Tutaj takim Ciekawym case'em jest rynek duński. Tak? Spojrzymy na reformy, które przeprowadzone były na rynku duńskim, to dokładnie one polegały na wzmoc... po pierwsze odwróceniu oczywiście kwestie finansowania i deregulacji były wprowadzone, ale odwróceniu piramidy świadczeń w bardzo silnym wzmocnieniu podstawowej opieki zdrowotnej. Oraz właśnie takiej obowiązkowej transformacji, przeprofilowania wielu szpitali i pozostawienia tylko kilkunastu szpitali, które zabezpieczają świadczenia z zakresu... Nie tylko zachowawczego, ale również i zabiegowego. Ale tutaj właśnie to podkreśliłem. Niezmiernie istotny, silny, silna podstawowa opieka zdrowotna i tak naprawdę lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien być nie tylko koordynatorem i przewodnikiem pacjenta po systemie, ale również powinien być strażnikiem systemu, takim strażnikiem, który na jego poziomie oraz ewentualnie na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowana jest większość zabezpieczana jest większość przypadków zachorowań pacjentów a tylko te rzeczywiście które wymagają, wymagają hospitalizacji ci pacjenci powinni trafiać do szpitala kończąc takim jeszcze bardzo istotnym elementem o którym już wspomniałem jest kwestia profilaktyki i tu od lat pro, pro, proponujemy aby wprowadzić obowiązkowe badania profilaktyczne Koordynowane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bo tylko ta forma obowiązkowych badań profilaktycznych przyniesie skutek. Widzimy to po, po dobrowolnych programach profilaktycznych, które no niestety cieszą się bardzo niewielkim zainteresowaniem pacjentów. Jakbyśmy to mogli tu wyegzekwować, tą, tą kwestię obowiązkowości badań profilaktycznych, no ewentualnym. A ewentualnym jakim zmniejszeniem wysokości składki dla tych pacjentów, którzy rzeczywiście regularnie wykonują badania profilaktyczne, lub w drugim w drugim kierunku, w którym wiele krajów wcześniej poszło, czyli podniesienie poziomu składki zdrowotnej dla osób, które nie poddadzą się temu temu rygorowi. I to chyba najistotniejsze kwestie, w nawiązaniu do tego, co, jakie mamy dzisiaj informacje odnośnie zmian, jakie nas czekają w najbliższym czasie na rynku ochrony zdrowia, jak i również no, w którym kierunku naszym zdaniem te zmiany powinny pójść.